Łaskawa mi pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Witam Was, drodzy, serdecznie z Leszna w poniedziałek, 17 października. I pozwólcie, że podzielę się z Wami słowami na dziś, zapisanymi w książeczce z Biblią na co dzień oraz moimi krótkimi przemyśleniami. Pierwsze słowo z 5 Księgi Mojżeszowej, z 5 rozdziału i 21 wiersza. Nie pożądaj żony bliźniego swego. A drugie, nowotestamentowe, zapisane w drugim liście Jana, w 6 rozdziale, to jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego. Drodzy, zaprosiłem Was do kościoła. Dlaczego? Ponieważ wczoraj w niedzielę czytaliśmy drugą Księgę Mojżeszową, Księgę Wyjścia, gdzie w 20 rozdziale znajdują się przykazania. W nieco dłuższej wersji, tej, można by powiedzieć, oryginalnej, biblijnej, my znamy tą krótszą, katechizmową. Do tych przykazań jesteśmy przyzwyczajeni. O przykazaniach często mówimy w Kościele. I kiedy mówimy o nich w Kościele, nie są one niczym niezwykłym. One tutaj pasują. Kiedy jednak próbujemy wyprowadzić je z Kościoła, to już jest gorzej. Często możemy spotkać takie słowa, że przykazania ograniczają. Nie pozwalają mi żyć pełnią życia. Są przecież zakazami. Ale z drugiej strony, jeżeli popatrzymy na nie, zastanowimy się nad nimi, to okaże się, że chcemy, aby wszyscy ludzie postępowali wobec nas według tych przykazań. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie kłam. A więc chcielibyśmy, aby tak nas traktowano z zachowaniem tych przykazań. A więc przykazania nie mogą zostać tutaj, w Kościele. Musimy je zabrać ze sobą za drzwi, poza mury Kościoła, do naszego życia, do naszej codzienności. Nowotestamentowy mąż Jan, autor 3 z nowotestamentowych listów, połączył miłość i przykazania. To wydaje się na pozór nie do połączenia. Miłość i ograniczenia, zakazy. To jest miłość, abyśmy postępowali według przykazań Jego, według Bożych przykazań. Pierwsze 3 przykazania mówią o relacji pomiędzy człowiekiem, pomiędzy nami a Bogiem. Pozostałe od 4 do 10 o relacji pomiędzy nami, ludźmi, nas i naszych bliźnich. Jeżeli chcemy okazać miłość drugiemu człowiekowi, czy miłość do Boga, to musimy wypełniać przykazania. Powinniśmy je zachowywać. Powinniśmy według nich żyć. Aby nie było tak, jak pisze Ambroży z Mediolanu, zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci. Jeśli mówię, nie mam się z czego spowiadać przed Bogiem, przed ludźmi, to często jest to tylko brak refleksji nad sobą, marna, słaba pamięć, albo też po prostu niechęć, aby przypomnieć sobie
nasze postępowanie. Nasz brak miłości do Boga i drugiego człowieka. Bo miłość to postępowanie według Jego przykazań. Drodzy, i na koniec słowo Dietricha Bonhoeffera. Miłość jako czyn prostego posłuszeństwa jest umieraniem starego człowieka, który odnalazł się w sprawiedliwości Chrystusa i w bracie. Miłość to czyn prostego posłuszeństwa. A przecież przykazania są jakże proste, jakże krótkie, jakże uniwersalne. Weźmy je ze sobą i wynieśmy z Kościoła do naszego życia, do naszej codzienności. Bo miłość wyraża się w przestrzeganiu przykazań, a przestrzeganie przykazań to znak miłości do Boga i drugiego człowieka. Amen. Zostańcie z Bogiem, błogosławionego, dobrego dnia.